Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Dlaczego rząd Platformy Obywatelskiej nie chce się wsłuchać w głos samorządów wojewódzkich, z których wszystkie podjęły uchwały wyrażające wolę, aby zarządzane przez nich tereny były wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych? Dlaczego Platforma Obywatelska nie chce słuchać głosów opinii społecznej wyrażanej chociażby przez izby rolnicze, przez reprezentację środowisk naukowych, jak chociażby Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk? Czy rządząca większość nie rozumie, że atutem polskiego rolnictwa jest czyste środowisko umożliwiające produkcję zdrowej żywności, takiej żywności, która ma największą cenę? Dlaczego rząd na posiedzeniach podkomisji czy komisji straszy posłów karami za niewdrożenie tych przepisów? Takie rzeczy, takie słowa z ust przedstawicieli rządu padały. Znaczy to, aby nie rząd Donalda Tuska naraził Polskę na kary finansowe za 42 niewdrożone dyrektywy, panie ministrze? Nie ma się co obruszać. No takie są twarde realia. Nie będę panu wyliczać, ile które ministerstwo przegapiło albo zignorowało dyrektyw. Więc krótko mówiąc, w świetle tych wypowiedzi przedstawiciela rządu, czy prawdą jest powiązanie negocjacji nad nową perspektywą finansową z ustępstwami w sprawie GMO? Czy państwo szukacie racjonalizacji dlatego, że nie macie zamiaru i nie macie siły przebicia na wynegocjowanie tej kwoty? Czy też jakieś ciemne siły rzeczywiście nad tym wszystkim stoją? I coście jeszcze położyli za te mityczne 300 tysięcy? 300 milionów.